Piotr Kraśko czekał z tą informacją do końca faktów. Nie mógł powstrzymać uśmiechu. Piotr Kraśko czekał do samego końca czwartkowych faktów w TVN, aby przekazać widzom doskonałą wiadomość. Wcześniej w swoim stylu skomentował również dzisiejszą porażkę Igi Świątek, dodając polskiej tenisistce nieco otuchy. Wiadomości, którymi dzielił się jednak na sam koniec, wywołały u niego wyraźny uśmiech na twarzy. Miał ku temu powody. Piotr Kraśko w faktach podzielił się z widzami doskonałą wiadomością. W czwartek 1 sierpnia widzów faktów w TVN przywitał Piotr Kraśko. W związku z dzisiejszą historyczną datą i obchodzoną 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w pierwszych materiałach czwartkowego wydania widzowie mogli zobaczyć, jak wyglądały dziś uroczyste obchody oraz symboliczna godzina w Warszawie. Wyjątkowa rocznica i dzisiejszy hołd oddanych bohaterom walczącym o Polskę sprawiły, że również konkurencyjna 19.30 dzisiejszego dnia stworzyła specjalne wydanie programu. W uroczystościach związanych z obchodami 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk czy marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W Warszawie 1 sierpnia pojawił się również prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Piotr Kraśko w faktach o niespodziewanej porażce Igi Świątek. Niedługo potem Piotr Kraśko zaprosił na materiał nieco przykry dla polskich kibiców. Iga Świątek dziś nieoczekiwanie pożegnała się z szansą na złoty medal olimpijski. Polka przegrała w półfinale turnieju singlowego z Chinką Qin Wencheng 2-6, 5-7. Po meczu nie potrafiła ukryć emocji. W rozmowie z dziennikarzem Eurosportu załamał jej się głos, rozpłakała się i ukryła twarz w dłoniach. Po prostu zwaliłam, przyznała. Piotr Kraśko w dzisiejszych faktach zdecydował się na słowa otuchy w kierunku liderki światowego rankingu. Może wyjątkowo, ale zacznijmy nie od wyniku tego spotkania, a od tego, że Iga Świątek wciąż jest numerem jeden na świecie. My mamy wszelkie powody, by być z niej dumni, a ona z samej siebie, mówił Kraśko. Dziennikarz po chwili przypomniał wszystkim widzom, że nawet najwięksi tenisiści w historii przegrywali super ważne mecze. Piotr Kraśko ogłosił to z dumą w głosie. Fakty liderem. Piotr Kraśko przez całe dzisiejsze wydanie faktów czekał jednak, aby podzielić się z widzami doskonałą wiadomością. Ogłosił to dumnie chwilę przed godziną 19.30. Na koniec zupełnie inny temat. Właściwie piękna tradycja dla nas. Pierwszego dnia kolejnego miesiąca dziękujemy za to, że są Państwo z nami. I tak też było w lipcu. Proszę zobaczyć, powiedział dumnie. Po chwili na ekranach pojawiły się słupki oglądalności poszczególnych stacji informacyjnych w minionym miesiącu. TVN okazał się być bezkonkurencyjny. Piotr Kraśko z radością w głosie odczytywał wyniki. Średnio fakty oglądało codziennie ponad niemal 1 854 000 widzów. Naszą konkurencję o 700 000 mniej. I to był też świetny miesiąc dla TVN24 z bardzo dużą przewagą nad konkurencją. Tak jak i wśród portali i stacji informacyjnych nieustannie dominuje TVN24.pl, podsumował Kraśko, a po chwili jeszcze raz podziękował widzom.